Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <gasps> papam Od pustego grobu do spotkania ze zmartwychwstałym Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 1 lutego 1989 roku. Wiara, którą wyznajemy w Kredo, kiedy głosimy, że Jezus Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał, opiera się na tekstach ewangelicznych, które z kolei przekazują nam i pozwalają poznać pierwsze przepowiadanie apostołów. Z tych źródeł wynika, że wiara w zmartwychwstanie od samego początku jest przekonaniem opartym na fakcie, na rzeczywistym wydarzeniu, a nie mitem czy koncepcją, ideą wymyśloną przez apostołów lub stworzoną przez wspólnotę popaschalną, zgromadzoną w Jerozolimie wokół apostołów po to, aby wspólnie przezwyciężyć rozczarowanie spowodowane śmiercią Chrystusa na krzyżu. Z tekstu wynika coś przeciwnego, a więc, jak powiedziałem, ta hipoteza jest z punktu widzenia krytyki biblijnej i historii nie do utrzymania. Apostołowie i uczniowie nie wymyślili zmartwychwstania. Nie ma niczego, co by wskazywało na istnienie jednostkowej czy grupowej egzaltacji, która mogłaby doprowadzić do wymyślenia upragnionego i oczekiwanego wydarzenia. Oraz ukształtowania ogólnej opinii i wiary w ten sposób, że owo pragnienie byłoby traktowane jako rzeczywistość, stwarzając przeciwwagę i kompensując przeżyte rozczarowanie. Nie ma śladów żadnego twórczego procesu typu psychologicznego, socjologicznego czy literackiego ani w pierwszej wspólnocie, ani wśród najwcześniejszych pisarzy. Apostołowie pierwsi z dużymi oporami uwierzyli, że Chrystus wstał. Tylko dlatego, że przeżyli zmartwychwstanie jako wydarzenie rzeczywiste, o którym się mogli osobiście przekonać, wielokrotnie w ciągu czterdziestu dni spotykając Chrystusa na nowo żyjącego. Następne pokolenia chrześcijan przyjmowały to świadectwo ufając apostołom i innym uczniom jako wiarygodnym świadkom. Chrześcijańska wiara w zmartwychwstanie Chrystusa jest więc związana z faktem o wyraźnym wymiarze historycznym. Jednakże zmartwychwstanie jest prawdą, która w swym najgłębszym wymiarze należy do Bożego objawienia. Była ona stopniowo zapowiadana przez Chrystusa w ciągu jego mesjańskiej działalności w okresie przedpaschalnym. Wielekroć Jezus wyraźnie mówił o tym, że będzie wiele cierpiał Zostanie zabity i zmartwychwstanie. W Ewangelii Świętego Marka jest powiedziane, że po wyznaniu Piotra w pobliżu Cezarei Filipowej Jezus zaczął ich pouczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Również według Mark'a, po przemienieniu, gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Słowo zmartwychwstanie wprawiło uczniów w zakłopotanie. Te idee już podnoszoną w świecie żydowskim wiązali z powrotem Eliasza. Jezus jednak potwierdził, że sen człowieczy ma wiele cierpieć i być wzgardzonym. Po uzdrowieniu opętanego epileptyka, kiedy niemal potajemnie wędrowali drogami Galilei, Jezus znowu podjął to nauczanie. Sen człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Jest to druga zapowiedź męki i zmartwychwstania. Po niej następuje trzecia. Gdy byli już w drodze do Jerozolimy. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom i będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją. A po trzech dniach zmartwy wstanie. Stojemy tu wobec profetycznej wizji i zapowiedzi wydarzeń, w której Jezus spełnia rolę objawiającego. Mówi o śmierci i zmartwychwstaniu złączonych odkupieńczym celem. I powołuje się na zamysł Boży, zgodnie z którym to wszystko, co on przewiduje i przepowiada, musi nastąpić. Jezus zatem daje poznać zdumionym, a nawet przerażonym uczniom coś z teologicznej tajemnicy zawartej w najbliższych wydarzeniach, jak i w całym jego życiu. Inne przebłyski tej tajemnicy pojawiają się w aluzji do znaku Jonasza, który Jezus odnosi do siebie, do dni swojej śmierci i zmartwychwstania oraz wrzuconym Żydom wyzwaniu dotyczącym odbudowania w ciągu trzech dni zburzonej świątyni. Jan dodaje, że Jezus mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Raz jeszcze stajemy wobec związku między zmartwychwstaniem Chrystusa i Jego Słowem, Jego zapowiedziami związanymi z pismem. Oprócz słów także mesjańska działalność Jezusa w okresie przedpaschalnym ukazuje Jego władzę nad życiem i śmiercią oraz świadomość tej władzy. Taka jest wymowa wskrzeszenia córki Jaira, młodzieńca z Nain, a nade wszystko wskrzeszenia Łazarza, które w czwartej Ewangelii jest przedstawione jako zapowiedź i figura zmartwychwstania Jezusa. Słowa skierowane do Marty podczas tego ostatniego wydarzenia są wyraźną manifestacją świadomości Jezusa, że jest Panem życia i śmierci i tym, który dzierży klucze, do tajemnicy zmartwychwstania Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Kto we mnie wierzy choćby i umarł żyć będzie Każdy kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki Wszystkie te słowa i wydarzenia w różny sposób zawierają objawienie prawdy o zmartwychwstaniu w okresie przedpaschalnym Pierwszym wydarzeniem paschalnym Wobec którego stajemy jest pusty grób. Bez wątpienia on sam jako taki nie jest bezpośrednim dowodem zmartwychwstania. Nieobecność ciała Chrystusa w grobie, w którym zostało ono złożone, dałaby się wytłumaczyć inaczej. Tak właśnie przez chwilę myślała Maria z Magdali, gdy widząc pusty grób przypuszczała, że ktoś zabrał ciało Jezusa. Sanhedryn usiłował rozpowszechniać pogłoskę, że gdy żołnierze spali, uczniowie wykradli ciało Jezusa. I tak notuje Mateusz: rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Mimo to, pusty grób stanowił dla wszystkich, przyjaciół i wrogów, przejmujący znak. Dla ludzi dobrej woli, jego odkrycie stało się pierwszym krokiem ku uznaniu faktu zmartwychwstania, jako prawdy której nie można odrzucić. Stało się nim przede wszystkim dla niewiast, które wczesnym rankiem poszły do grobu, by namaścić ciało Chrystusa. One pierwsze przyjęły nowinę. Powstał. Nie ma go tu. Idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwy wstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Z pewnością niewiasty przeżyły wstrząs i przerażenie. I one nie były skłonne zbyt łatwo przyjąć faktu, który, choć przepowiedziany przez Jezusa, przechodził ludzkie wyobrażenia. W swojej wrażliwości i subtelności intuicyjnie pojęły, zwłaszcza Maria z Magdali, co się wydarzyło, i pobiegły do apostołów, aby zanieść im radosną wiadomość. Mateusz w swojej Ewangelii zapisał, że gdy były w drodze. Jezus wyszedł im naprzeciw. Pozdrowił je i powtórzył polecenie, zaniesienia nowiny braciom. Niewiasty były więc pierwszymi zwiastunami zmartwychwstania Chrystusa nawet wobec apostołów. Fakt ten wymownie świadczy o ważności kobiety już w dniach wydarzenia paschalnego. Wśród tych, którzy otrzymali wiadomość od Marii z Magdali, byli Piotr i Jan. Udali się oni do grobu pełni wahań. Tym bardziej, że Maria powiedziała im o zabraniu ciała. Kiedy przybyli, także oni znaleźli grób pusty. Ostatecznie uwierzyli, choć wcześniej byli pełni wątpliwości, gdyż, pisze Jan, dotąd nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Powiedzmy prawdę, fakt ten był zadziwiający dla tych ludzi, którzy się znaleźli wobec czegoś, co ich przerastało. Sama ta trudność ukazana w wewnętrznie logicznym przekazie tradycji o tym wydarzeniu potwierdza jego nadzwyczajność i to, że na umysłach szczęśliwych świadków wywarło ono wrażenie wstrząsające. Odwołanie się do pisma jest dowodem na to, że niejasno zdawali sobie sprawę z obecności tajemnicy, którą rozjaśnić mogło jedynie objawienie. Oto nowa przesłanka, którą należy dobrze rozważyć. Jeśli pusty grób na pierwszy rzut oka zdumiewał i nawet mógł budzić pewne podejrzenie, to stopniowe poznawanie tego faktu, jak notują Ewangelie, prowadziło do odkrycia prawdy zmartwychwstania. W rezultacie dowiadujemy się, że niewiasty, a potem apostołowie, znaleźli się wobec szczególnego znaku znaku zwycięstwa nad śmiercią. Jeżeli sam grób przywalony ciężkim kamieniem świadczył o śmierci, to pusty grób i odwalony kamień były pierwszą wieścią o tym, że śmierć została pokonana. Trudno bez głębokiego przejęcia się rozważać stan ducha trzech niewiast, które o świcie, idąc do grobu, mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? A potem już na miejscu ze zdumieniem stwierdziły, że kamień był już odsunięty. A był bardzo duży. Według Ewangelii Marka znalazły w grobie kogoś, kto oznajmił im o zmartwychwstaniu. One jednak przestraszyły się, i mimo zapewnień młodzieńca ubranego w białą szatę, uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Jakże ich nie rozumieć? A jednak, zestawienie z paralelnymi tekstami innych ewangelistów pozwala stwierdzić, że Mimo przerażenia, niewiasty zaniosły wieść o zmartwychwstaniu, którego pierwszym znakiem był pusty grób i odsunięty kamień. Droga otwarta przez ten znak doprowadzi niewiasty i apostołów do spotkania z zmartwychwstałym. Wówczas poznanie jeszcze pełne bojaźni i niepewne stanie się przekonaniem, więcej, wiarą w tego, który prawdziwie zmartwychwstał. Tak było w przypadku niewiast, które, widząc na swej drodze Jezusa i słysząc jego pozdrowienie, upadły mu do nóg i oddały mu pokłon. Tak było w przypadku Marii z Magdali, która, słysząc swoje imię wypowiedziane przez Jezusa, zwraca się do niej zrazu zwyczajnie: Rabobuni nauczycielu, a oświecona przez niego co do tajemnicy paschalnej. Rozradowana biegnie zanieść tę wiadomość uczniom: Widziałam Pana. Tak było w przypadku uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, którzy wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia, gdy wreszcie ujrzeli pośród siebie Jezusa, byli szczęśliwi dzięki nowej pewności, która wstąpiła w ich serca. Uradowali się, ujrzawszy Pana. Bezpośrednie spotkanie z Chrystusem wyzwala iskrę, która rozpala wiarę. Zbliżamy się ku zakończeniu naszych kateches chrystologicznych. Ostatnim etapem jest tajemnica chrystusowego zmartwychwstania. Mówię tajemnica, jest to bowiem tajemnica wiary objawiona przez Boga. Jakkolwiek ta tajemnica opiera się na wydarzeniu historycznym, które zostało stwierdzone przez naocznych świadków o tym, że jest to tajemnica, która należy do objawienia. Świadczy fakt, że Chrystus zapowiadał swoje zmartwychwstanie jeszcze w okresie przedpaschalnym. Często do tego wracał. Zapowiadał swoją mękę, śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Prócz tych zapowiedzi ustnych objawiał swoją władzę nad życiem i śmiercią, przede wszystkim za pośrednictwem znaków wskrzeszeń. Wskrzeszenie córki Jaira, wskrzeszenie młodzieńca Znain i największe wśród wszystkich. Wskrzeszenie Łazarza, które było jak gdyby bezpośrednią zapowiedzią, zmartwychwstania Chrystusowego. Tym bardziej, że właśnie przy tej okazji Chrystus wręcz powiedział do Marty, siostry Łazarza, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I to, co Chrystus powiedział na niedługi czas przed wydarzeniami paschalnymi w Jerozolimie, w czasie tych wydarzeń się potwierdziło: potwierdziło się naprzód jako Jego męka, jako Jego śmierć, jako grób przywalony kamieniem na znak śmierci. A trzeciego dnia, tak jak było zapowiedziane, ten grób został znaleziony pusty, otwarty, kamień odwalony. Pierwszymi, które to stwierdziły, były niewiasty, w ślad za nimi apostołowie. Wszyscy stwierdzali to samo. Chociaż ten pusty grób nie jest jeszcze sam z siebie dowodem zmartwychwstania, ale jest, można by powiedzieć, pierwszą poszlaką, która w tym kierunku wskazuje. Widzimy dokładnie, czytając Ewangelię, jak idąc po tym pierwszym śladzie, stopniowo i niewiasty i apostołowie dochodzą do przeświadczenia o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jakkolwiek to doświadczenie zdobywają wówczas, gdy go spotykają. Chrystus potwierdził swoje zmartwychwstanie przez to, że apostołom i innym osobom. Święty Paweł mówi, że w jednym miejscu było ich około pięciuset ukazał się żywym po swojej śmierci. Tak więc u podstaw naszej wiary w zmartwychwstanie jest wydarzenie paschalne jest świadectwo naocznych świadków. Apostołów przekazane Kościołowi. Niemniej samo zmartwychwstanie pozostaje Bożą tajemnicą wpisaną w dzieje człowieka, wpisaną w dzieje ludu wybranego, wpisaną w dzieje zbawienia, tajemnicą centralną, od której wszystko się zaczyna na nowo. Stale powtarzamy w wyznaniu wiary w naszym kredo codziennym czy niedzielnym. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wyznajemy wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa. Starajmy się stale pogłębiać świadomość tej tajemnicy i jej znaczenie dla naszego życia osobistego, ale równocześnie dla życia ludzkości, dla przeznaczeń całego rodzaju ludzkiego i całego stworzenia. Zmartwychwstanie jest dla tego wszystkiego faktem centralnym.